Banki bardzo nie lubią kredytów o stałej stopie procentowej, bo one bardzo liczą na to, że LIBOR będzie rósł i będzie rosło ich wynagrodzenie. Stała stopa procentowa oczywiście cementuje to na jakimś poziomie, no i tutaj już nie ma żadnych okazji do tego, żeby ekstra zarobić, więc nie lubią kredytów o stałej stopie i do tych kredytów zmusza ich Komisja Nadzoru Finansowego w takim dokumencie, który się nazywa Rekomendacja S. z grudnia 2019 roku. Tyle, że niestety ten dokument, on mówi, że bank ma obowiązek oferować kredyty ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Więc wszystkie banki w Polsce wybrały to drugie, bo to oznacza, że jakoś tam działają zgodnie z rekomendacją, co oznacza, że tylko przez jakiś czas stopa jest stała. Rekomendacja wymaga, aby bank oferował ją na co najmniej 5 lat. To niech pan zgadnie, na ile lat oferują wszystkie banki. Oczywiście na najmniej na 5.